Państwa i moim gościem jest pan Rafał Olewniczak z firmy geodezyjnej Kompleks Geos Pruszkowa w województwie mazowieckim. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, witam pana. Pan Rafał od ponad roku pracuje na zestawie hybrydowym z dwusekundowym tachimetrem Focus 35 z Bluetoothem dalekiego zasięgu, odbiornikiem SP60 i kontrolerem MESA 2. I co do tego zestawu, panie Rafale, chciałem zadać kilka pytań. Od takiego przekrojowego począwszy, do jakich zastosowań używa pan teraz tego tachimetru? No, tachimetr służy nam do wykonywania właściwie całego takiego asortymentu prac najczęściej spotykanych w geodezji, czyli wykonywania pomiarów aktualizacyjnych do map docelowo projektowych, tyczeń i inwentaryzacji przyłączy oraz sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych. No a najbardziej, że tak powiem, najczęściej używamy go do tyczenia osi budynków, nanoszenia reperów, no generalnie do obsługi budowy. Czyli po prostu kompleksowy zakres prac budowanych wszelkiego typu. Tak, tak, dokładnie. Można powiedzieć, że wszystkie prace z naszego asortymentu wykonujemy w oparciu o GPS, który mamy również w zestawie, to jest SPS-60 oraz Tachimetr Spectra 35. I od tego momentu, kiedy państwo sprzęt kupiliście, to ile trzeba było poświęcić czasu, żeby się nauczyć jego obsługi? To znaczy takie podstawowe funkcje, żeby zacząć pracę, no to już po tym pierwszym przeszkoleniu przez pana Jakuba już byliśmy w stanie wykonywać. No myślę, że jeden dzień to można naprawdę już na tyle sprawnie ogarnąć, żeby nie było problemu z wykonywaniem właśnie takich podstawowych prac. Mhm. A jeżeli chodzi tam o już takie funkcje, że tak powiem dodatkowe, no to trzeba się wdrożyć, no myślę, że tak około 3 dni do 5 to wystarczy, żeby całość tego sprzętu już opanować tak w miarę sprawnie. Mhm. Czyli wszystkie funkcje, które sprzęt oferuje, to poniżej tygodnia roboczego jest się w stanie opanować? Tak, tak. Myślę, że jak się... Po prostu no, jest kwestia też wprawy, tak? Jak się jeździ w teren i się codziennie tego używa, no to siłą rzeczy się odkrywa po prostu te funkcje, które no, na co dzień może nie są tak często potrzebne, no ale z biegiem czasu człowiek sobie usprawnia pracę i nowe funkcje wprowadza i odnajduje takie, które są mu potrzebne do pracy. A czy odczuwa pan, że po kupnie tachimetru zrobotyzowanego ta wydajność pana w terenie faktycznie tak radykalnie wzrosła, jak to się mówi przy robotykach? To znaczy powiem tak, na pewno teraz jeszcze w dobie właśnie koronawirusa, pandemii, gdzie często się spotyka z tym, że pracownicy no niestety chodzą na zwolnienia lub są na kwarantannie. Tu, gdzie trzeba było wysłać 2 osoby w teren, jeden pracownik może to zrobić, tak? Mhm. Bez jakichś tam komplikacji. No i też niewątpliwym atutem i plusem jest to, że jak się widzi teren jakiś zadrzewiony, czy są wokół jakieś duże, wysokie budynki, no to wtedy najlepiej od razu tachimetr rozstawić i nie zastanawiać się, gdzie będzie GPS miał sygnał, gdzie nie będzie łapał fiksa. No bo to po prostu w tym momencie daje nam taki komfort, że wszystko jesteśmy w stanie pomierzyć. No niezależnie od tego, czy mamy tego fiksa, czy nie. Nawiązujemy się bardzo szybko, sprawnie do punktów właśnie wcześniej założonych GPS-em i praktycznie gdzie nie staniemy, możemy wszystko pomierzyć, jeżeli jest tylko wizura. No to tak przeważnie się zresztą wykorzystuje sprzęt i jakby dobrze, że też jest takie potwierdzenie. Jest i GPS, i tachimetr, no to no jak gdyby nie trzeba wracać z pomiarem jeszcze raz tak i rozkładać tachimetru, tylko od razu można iść i wszystko na bieżąco mierzyć, tak? Jak najbardziej, no to jest właśnie podstawowa zaleta pracy w tym systemie hybrydowym. A co do takich typowych już spraw technicznych, jak pan na przykład ocenia pracę serwomotorów w tym instrumencie? Znaczy, powiem szczerze, że nie użytkowałem wcześniej jakichś innych robotyków, ale jak dla mnie, no to nie mogę tutaj zarzucić, nie miałem z tym żadnych problemów i działa to naprawdę sprawnie i szybko. Mhm. Więc no, przez rok użytkowania nie było najmniejszej awarii, nic takiego się nie zdarzyło, żeby cokolwiek zawiodło. A czy na przykład zasięg dalmierza w instrumencie jest wystarczająco dobry dla państwa? Znaczy dla naszych pomiarów jak najbardziej. Też właśnie przy typowych takich inwentaryzacjach czy aktualizacjach. No wiadomo, że
tutaj akurat no, cena też tego sprzętu wpływa na to, że nie oddalamy się od niego zbyt daleko, więc jak najbardziej jest to wystarczające. Państwo macie właśnie ten zestaw na Bluetoothie dalekiego zasięgu. Jak pan na przykład obserwuje, ile ten Bluetooth faktycznie panu pozwolił odejść od instrumentu w przypadku takiej płynnej pracy? Ja myślę, że około tak 350 metrów. Dalej po prostu nawet nie próbowałem, ale myślę, że do tej odległości spokojnie mogłem odchodzić. No to faktycznie na Bluetoothie to jest już konkretna odległość. Próbowałem po prostu, być może, że nawet więcej, tak? Nie chcę tutaj po prostu jakoś tam gdybać, ale te 350 to daje radę. A co do, no bo oczywiście mówimy o instrumencie zrobotyzowanym, pracy jednoosobowej. W jaki sposób tutaj to śledzenie pryzmatu w instrumencie działa? Czy to jest zadowalający taki poziom, jak chodzi o na przykład pracę z takim typowym lustrem? Tak, myślę, że zadowalający kwestia jest dobrego ustawienia po prostu parametrów, żeby po prostu instrument pomimo chwilowego, nie wiem, przesłonięcia mu lustra przez na przykład przejeżdżający samochód, żeby on dalej śledził lustro jak gdyby w kierunku, w którym my zmierzaliśmy. I to myślę, że jak to się wszystko zgra, te ustawienia, to jak najbardziej przy dużym lustrze i przy jeszcze lustrze z GPS-em, gdzie on śledzi również lustro po GPS-ie, to nie było żadnych problemów do tej pory. No i takie kluczowe pytanie podsumowujące, czy uważa pan, że sprzęt jest godny polecenia dla jakichś nowych klientów, którzy zastanawialiby się nad taką inwestycją? No ja twierdzę, że naprawdę spełnia wszystkie moje oczekiwania, jakie pokładałem właśnie w sprzęcie robotycznym i żałuję, że tak późno go zakupiłem, bo myślę, że naprawdę oszczędność tutaj czasu jest duża, tak? Paliwa, nie trzeba po prostu wracać do roboty. Jesteśmy w stanie nawet sami zrobić każdą pracę taką z takich robót, że tak powiem, najczęściej spotykanych. Czyli jeżeli ktoś się zastanawia, to powinien przestać się zastanawiać i decydować się, innymi słowy. Znaczy najlepiej spróbować po prostu i wtedy naprawdę dużo, dużo rzeczy się wyjaśni, rozjaśni i widać, jak ten sprzęt działa w praktyce, tak? Bo to jest najlepsze właśnie, żeby przetestować i wtedy można sobie dopiero wyrobić opinię najlepiej. Tak jest. Fajnie było zobaczyć sprzęt na pokazie, ale później właśnie w czasie testów się upewniłem co do tego, no i w praktyce powiem szczerze, że się nie zawiodłem na tym sprzęcie. No to bardzo nam miło słyszeć w takim razie, że również pan ma dobrą opinię. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za wywiad. Życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia w trudnym czasie pandemii i zapraszamy ponownie do nas. Również dziękuję i na pewno jak będę potrzebował jakiegoś sprzętu, to zwrócę się do państwa firmy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Dziękuję również i pozdrawiam. Do usłyszenia.